Ten film powstał dzięki wsparciu naszych patronów na Patreon i YouTube. Dziękujemy. Halo, halo, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym dniu, jakże pięknym w niektórych miejscach Polski, ale generalnie w wielu miejscach jednak występują opady deszczu i ta pogoda nie jest zbyt e, ok, ale to po kolei za moimi plecami superkomórka burzowa, która przemieszczała się w okolice Bełchatowa. Nawet mi się zrymowało, to jest to z ostatniego live'a, które prowadziłem wraz z Martą. Cieszę się, że byliście ze mną. Natomiast tutaj mamy Karkonowski Park Narodowy. Rześki poranek na Śnieżce. O 5 rano były 3 stopnie Celsjusza, do tego mgła, ale gdzieś tam w oddali widoczne było słońce, więc w sumie całkiem ładny widok. Podoba mi się bardzo. Jak widać, turyści już tam byli, więc ci turyści na pewno ładne widoki tam porobili, spod, pofotografowali. Więc elegancko może ktoś mi coś podeśle ze Śnieżki, co. Natomiast tutaj Tutaj okolice wsi Żużela w województwie opolskim jeszcze w dniu wczorajszym, czyli w poniedziałek, i widzimy strefę, strefę opadową. Być może padały tam również wyładowania atmosferyczne, ale na pewno konkretnie lało, ponieważ tutaj widzimy smugi opadowe aż do ziemi. Generalnie takie burze przemieszczały się w kierunku wschodnim wraz ze strefą opadową, i wiecie co, dziś będzie podobnie, ale dziś przede wszystkim będzie to w Polsce Północnej północno-wschodniej i tam możemy zobaczyć między innymi takie struktury, jakie tam właśnie, jakie tutaj były. Moi drodzy, tu jeszcze przechodzimy na szybko monitoring, zrobimy sobie tam, gdzie jest... Na Wyspy Kanaryjskie przede wszystkim, bo tam mamy huragan Beryl, który jest na cały czas czwartej kategorii. Wiatr tam wieje w centrum z prędkością do 250 bądź 260 km na godzinę. Wczoraj w godzinach wieczornych, w naszych godzinach wieczornych, jego oko było centralnie nad jedną z wysp, więc jak się dokładnie przyjrzymy, ja przesunę. O, zobaczcie, jak się dokładnie przyjrzymy, to jedna z wysp jest w oku cyklonu. Akurat wybrałem z archiwum to zdjęcie, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. I tam mieszkańcy tych wysp mieli tak: na początku opady deszczu, potem coraz silniejszy wiatr, masywne. Intensywne opady deszczu, wiatr do 240 km na godzinę, tutaj przy ścianie oka cyklonu. Potem chwila zupełnej ciszy, przejaśnienia i słońca, a potem ściana chmur i z powrotem tak silne porywy wiatru, a potem powoli te porywy zaczęły maleć. My wracamy natomiast, jest do Polski, ale jeszcze zanim to nastąpi, zobaczcie, to ciśnienie, jakby patrzeć na mapy ciśnienia, to wcale nie jest jakieś tam bardzo niskie, 980, 979 paskali. Dla nas w Europie jest to w sumie w przypadku niży, takich wiecie jesiennych, zimowych, to tam 960, 950 to już jest srogi temat, no ale pamiętajmy, że u nas niże inaczej się budują. U nas są niże Średnich szerokości geograficznych. Tutaj mamy już po prostu cyklony, tutaj mamy huragany blisko równika, więc tam zupełnie inaczej się to rozkłada. Zobaczcie, tutaj mamy aplikację Windy, i pory wiatru do 240-250 km na godzinę w momencie nagrywania tego materiału. No i ten huragan się, przemieszcza się w kierunku Zatoki Meksykańskiej i w kierunku samego Meksyku. Tam już powinien oczywiście słabnąć. My wracamy do Polski. W poniedziałek w Polsce burze jeszcze występują w województwach południowo-wschodnich, ale tak jak wspominałem w poprzedniej prognozie, szybko opuszczały nasz kraj i całe szczęście, ponieważ te burze również niosły niebezpieczne zjawiska i silne, e, silne opady deszczu, opady dużego gradu, ale większość z tych rzeczy już była poza naszymi granicami Polski. Rozproszona konwekcja w Polsce południowo-zachodniej i zachodniej. Dziś ta konwekcja będzie dalej wędrowała w kierunku wschodnim. Generalnie patrząc na sytuację pogodową, nadal widzimy dużo zachmurzenia w Europie Wschodniej, na Bałkanach, również gdzie się formuje kolejny niż, Natomiast w Europie, tak już może nie tyle, to już w Rosji przede wszystkim. Piękna, słoneczna pogoda z bardzo wysokimi temperaturami, ponieważ tu cały czas stacjonuje sobie wyż. Natomiast Europa Zachodnia, Ocean Atlantycki, również spowitych chmurami, jednak cały czas nad Azorami jest wyż, który się tam utrzymuje i który będzie wpływał niedługo na pogodę w Polsce. No i tutaj przechodzimy teraz płynnie do Polski. Godziny poranne to prawie chmury w większości Polski, jedynie w Polsce zachodniej, południowo-zachodniej, gdzie nie, gdzie tamtych chmur nie ma, ale już Polska Centralna, Polska Wschodnia spowita chmurami. Na pewno zwróciliście uwagę na ciąg tych chmur, który znajduje się tutaj, rozciąga się od praktycznie Zatoki Gdańskiej aż do Tatr i jest to, są to chmury związane z takim wygasającym układem liniowym, który widzieliśmy wieczorem w województwie Wielkopolskim, on sobie przez noc wędrował. W kierunku Polski Wschodniej. Teraz w tym momencie dotarł już praktycznie do mnie, czyli tutaj na północny wschód, no ale prócz większej ilości chmur i takiego bieda deszczu nic wielkiego się nie dzieje. Natomiast warto zauważyć, że w województwie pomorskim i pomorskim bardzo dużo chmur się pojawia i pojawia się bardzo dużo opadów. Dlaczego? O tym zaraz Wam opowiem. Ale żeby zacząć omówienie tego, zerknijmy sobie jak wygląda sytuacja baryczna we wtorek na tą chwilę. Tak jak wspominałem, niż na południe od nas tutaj nad Bałkanami, niż Betty nadal znajduje się nad, na pograniczu Norwegii i Szwecji, niż Caprice nad Islandią, niż Janiel oddala się nad Finlandię. No i mamy jeszcze wyż, wyż azorski. To wszystko powoduje, że spływa do nas chłodne powietrze nadal z nad Oceanu Atlantyckiego, z nad Morza Północnego. Ciepłe powietrze jest wypychane bardzo mocno w kierunku wschodnim, ale cyrkulacja tych Dwóch niżów powoduje, że ono jest mocno wypychane aż daleko na północ. Więc tu anomalie dodatnie przez, obliczane przez model CEPS na razie się sprawdzają, bo no, mają tutaj ponad, no, mają tutaj dosyć mocną anomalię, jeśli chodzi o temperatury, szczególnie zachodnia Rosja. No ale tak to wygląda Europa, zachodnia Europa, centralna z bardzo niskimi temperaturami na tą chwilę. No i tak, jeśli chodzi o Polskę, tak jak wspominałem, Polska Północna dziś ma bardzo dużo chmur i te chmury tworzą się tam, występują opady deszczu, a niedługo pojawią się też burze, mimo tego, że tutaj żadnego niżu nie widać. O co chodzi? Ano właśnie chodzi o tak zwany niż górny. Musimy wznieść się tym razem na wysokość 5 km nad powierzchnię gruntu, no i zobaczymy na mapach niż, który nie jest widoczny na mapach tych standardowych na mapach barycznych, które są wyliczane niżej, że tak powiem. Tu już widzimy niż, widzimy niż nad Polską Północno-Zachodnią i generalnie nad województwem pomorskim. Co więcej, widzimy tak zwaną kroplę chłodu spływającą z północy, ale to zaraz, zobaczcie jak ten niż się w godzinach porannych kształtuje. Polska Północno-Zachodnia na wysokości 550 500 hektopaskali, widzimy tutaj właśnie tak zwany niż górny. Niż górny dlatego, bo na mapach tych dolnych go praktycznie nie widać, aczkolwiek na jednej z nich ja go wyhaczyłem. Zobaczymy. I widzimy tą kroplę chłodu, temperatury na wysokości 500 hektopaskali, minus 21, minus 22 stopnie Celsjusza i to wszystko będzie powodowało dziś konwekcję w Polsce Północnej. Zobaczcie, oś tego niżu jest widoczna i jest widoczne również tutaj obniżenie ciśnienia do 1500 hektopaskali, mimo że w około jest 1600, 7008, bo tu już mamy wpływ wyżu, no ale tu mamy takie miejsce, gdzie jednak te ciśnienie jest troszeczkę niższe i to też jest właśnie jedno z drugim powiązane. To wszystko powodować będzie, że szczególnie w Podsce Północnej, województwa zachodnio-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, tych chmur tam będzie bardzo dużo, będzie wystąpiła, będzie występowała konwekcja, będzie, będzie ruch, będą ruchy konwekcyjne i będą tam występować burze. Te burze mogą łączyć się. Układy burzowe niezbyt trwałe. Te burze nie powinny być silne, ale mogą tam wystąpić. Polska Północna i Polska Wschodnia również możliwością wystąpienia burz na tym układzie liniowym, który na razie nie jest aktywny przemieszcza się w kierunku wschodnim. Na południowym zachodzie również będą występowały opady, ale ich będzie stosunkowo mniej i będą bardziej rozproszone. W związku z tym sieć obserwatorów burz wydała prognozę burzową, niewielkie zagrożenie burzowe dla województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, północy województwa podlaskiego, północy województwa kujawsko-pomorskiego, no i krańców północnych województwa mazowieckiego. Tam, właśnie te burze dzisiaj mogą występować, i na to musimy zwrócić uwagę. Dlatego też, warto mieć aplikację jakąś na telefonie, która nas będzie ostrzegać. Ja z tej strony polecam oczywiście aplikację Monitor Burz. Natomiast temperatury. No, chłodno. 22 stopnie Celsjusza maksymalnie w Polsce Centralnej, Południowo-Wschodniej, tam gdzie będą przemieszczały się burze, a wysoko nad nami ta kropla chłodu. 16-17 stopni Celsjusza, podobnie w Polsce Zachodniej. Porywy wiatru do 40 km na godzinę, na wybrzeżu nawet do 50 km na godzinę, tam gdzie będą wędrowały burze i słabe układy liniowe, w Polsce Północnej do 60, lokalnie do 70 km na godzinę. Kolejne dni, no to niestety utrzymanie się tych chłodnych temperatur praktycznie do szóstego to jest bez większych zmian. I tutaj ja już wam wczoraj wieczorem o tym mówiłem, że te temperatury nie będą jakoś za bardzo rosły, będą właśnie na tym poziomie. Ale wtedy mówiłem wam, że mamy dwa scenariusze. Potem siódmy, no albo wzrost do 33-34 stopni Celsjusza, albo ten, te temperatury utrzymują się na poziomie 22-23 stopni Celsjusza. I tu mamy wyliczenie z wczoraj i mamy taki mocny rozstaw różnych modeli. To jest wyliczenie z dziś i tak, nie dość, że jest podbita temperatura prawie do 30 stopni Celsjusza, to już szósty jest prawie pewny, że te temperatury już będą zdecydowanie wyższe, więc to pozwoli nam już w tym momencie powiedzieć, że prawdopodobnie siódmy również będzie z temperaturami powyżej 30 stopni Celsjusza, choć jeszcze w tym, w tym wyliczeniu modele nie są zbyt pewne. W każdym razie wygląda to dosyć Interesująco. Ja pozwolę sobie to wyliczenie tutaj wstawić, żebyście wiedzieli, który dzień omawiamy i lecimy. Temperatury w środę. Zacznijmy od środy. Zobaczmy, jak wygląda środa. W dzień maksymalne temperatury 22 stopnie Celsjusza. Tu bez większych zmian. Polska Wschodnia, Polska Centralna. Minimalne temperatury 16-17 stopni Celsjusza. Polska południowo-zachodnia, zachodnia i również po części Polska centralna. I tu na tym wykresie zwracamy uwagę na noc, noc ze środy na czwartek, która będzie dosyć chłodna, chłodniejsza od pozostałych, zobaczmy jak bardzo. Jeśli chodzi o noc, temperatury szczególnie w Polsce zachodniej, w Polsce centralnej spadną do 8 bądź 7 stopni Celsjusza, najwyższe w Polsce północno-wschodniej i wschodniej, tam 13 do 14 stopni Celsjusza. Zjedźmy jeszcze niżej, zjedźmy do temperatur przy gruncie. I tutaj ciekawostka, bo generalnie temperatury będą podobne 6-7 stopni Celsjusza przy gruncie ale na pograniczu województwa opolskiego z województwem dolnośląskim te temperatury mogą spaść do uwaga 4-5 stopni Celsjusza więc będzie bardzo chłodno. Czwartek bez większych zmian w pogodzie nadal niże będą stacjonować na północ i na zachód od naszych granic oraz na południowy wschód od naszych granic. Natomiast zauważymy, że wyż, który nadal stacjonuje sobie nad Azorami, powoli zaczyna niejako pchać do nas pole podwyższonego ciśnienia. Tutaj prawdopodobnie w kolejnych dniach zacznie tworzyć się kolejny wyż, który będzie wpływał na pogodę u nas w Polsce w weekend. Natomiast z tego niżu gdzieś będzie tworzył się kolejny niż, który będzie wpływał u nas na pogodę również w weekend. Ale to za chwilę. Czwartek bez większych zmian, zatem gorące masy powietrza nadal są pchane daleko na wschód. Rosja zachodnia przede wszystkim z wysokimi temperaturami. Silne burze na Ukrainie oraz Białorusi z racji tego, że tam będzie front atmosferyczny, który będzie cały czas falował, od zachodu będzie do nas docierało cały czas chłodne powietrze, więc te temperatury niewiele się zmienią. Czwartek, który tutaj również widzimy, delikatny wzrost temperatur względem wtorku i środy. Temperatury rzędu 22-23 stopni Celsjusza w Polsce Wschodniej, Centralnej, Południowej, w Polsce Zachodniej, Północno-Zachodniej trochę chłodniej, 20-21 stopni Celsjusza. Piątek bardzo podobnie, zobaczcie. Tylko, że temperatury jeszcze troszkę spadną względem czwartku i będziemy potem mieli znów chłodną noc, ale już chyba nie tak chłodną jak poprzednią, zaraz zobaczymy. W piątek temperatury znów Polska południowa, Polska wschodnia rzędu 21-22 stopni Celsjusza, Polska północno-zachodnia najchłodniej 19-20 stopni Celsjusza. W nocy temperatury będą podobne jak standardowe, a więc na połudno, jak, jak na wysokości, może inaczej, w nocy temperatury przy gruncie będą podobne jak na wysokości 2 metrów i generalnie Polska zachodnia 13-14 stopni Celsjusza, ale Polska północno-wschodnia. Słaszczyzna 5 do 6 bądź 7 stopni Celsjusza. I jak widzimy na wykresie, będzie to chłodna noc, ale potem już bardzo wysokie temperatury. Z racji tego, że w sobotę, tak jak wspominałem, tutaj na obrzeżach, na peryferiach tego wyżu Azorskiego utworzy nam się kolejny wyż i bardzo szybko przemieści się. Po, tutaj na południowy wschód i na wschód od naszych granic. On będzie miał takie wydłużone położenie niż, który wcześniej widzieliście. Oddali się na północ, ale z do zatoki niskiego ciśnienia utworzy się kolejny niż, no i będziemy mieli sytuację, że niż będzie po naszej północno-zachodniej stronie, wyż po naszej. Wschodniej stronie. To spowoduje, że do Polski zostanie gwałtownie skierowana gorąca masa powietrza z nad Morza Śródziemnego, więc znów dostaniemy się bardzo szybko z tych temperatur w nocy rzędu 12-10 stopni Celsjusza. w Temperatury rzędu 28-29 stopni Celsjusza w dzień. W całej Polsce w sobotę temperatury mocno wzrosną. Teraz to jest nawet zaostrzone w tym momencie. Widzimy powyżej 32 stopni Celsjusza lokalnie. Tutaj Mamy model ICON, który widzi 32 stopnie Celsjusza w Polsce Zachodniej i Południowo-Zachodniej, na pozostałym obszarze 26-28 stopni Celsjusza. Inne modele nie widzą tak wysokich temperatur rzędu. Raczej tutaj widzimy 28-29 w Polsce Południowej, w Polsce Centralnej 26, w Polsce Północnej 25. Tutaj mamy model GFS, który widzi podobnie 28-29 stopni Celsjusza. Temperatury maksymalne. Potem co? No cóż, nie nacieszymy się długo tymi wysokimi temperaturami. Znów od zachodu zacznie wypierać to ciepłe powietrze. Powietrze zdecydowanie chłodniejsze. Pojawią się burze, które mogą być znów bardzo gwałtowne. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.